Bardzo proszę, pan Dominik Jaśkowiec, o przedstawienie tego punktu. Bardzo proszę. I od razu odbędziemy głosowanie, żeby... Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, projekt uchwały kierunkowej do Pana Prezydenta. Sensem stricte tego projektu uchwały jest ustalenie kierunków dotyczących ochrony przeciwpowodziowej z lewni potoku Sudu-Dominikański zgodnie z porozumieniem podpisanym w dniu 22 czerwca 2004 roku pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Marszałkiem Województwa Polskiego w sprawie przystąpienia do współpracy oraz współfinansowania inwestycji związanych z regulacją niektórych cieków naturalnych przepływających w Gminie Miejskiej Kraków dla zapewnienia właściwego zabezpieczenia przeciwpowodziowego. W tym porozumieniu zarówno Marszałek Województwa, o czym przypomnieliśmy mu w rezolucji, czy przypomnimy, bo jeszcze rozwiązanie została podjęte, ale w rezolucji, która była omawiana wcześniej, zobowiązał się do pewnych działań związanych z budową zbiornika przeciwpowodziowego małej retencji w Węgrzce. Tak samo jednak również prezydent, podpisując to porozumienie, zobowiązał się do wykonania niezbędnych inwestycji poniżej tego zbiornika, czyli tak zwanej zasadniczej regulacji potoku Sudu i również budowy kanału Ulgi. My w tej uchwale proponujemy uzupełnienie jeszcze tego katalogu zadań o przebudowę przepustu w ciągu ulicy Dobrego Pasterza. To jest przepust pod ulicą, przy którą pływa potok. To jest bezpośrednia przyczyna zalania potoku. Ta sprawa jest o tyle niekontrowersyjna, że pan dyrektor Marcinko, nowy dyrektor ZIKIT-u, powiedział, że już rozpoczyna prace projektowe, przygotowawcze do przebudowy tego przepustu. W związku z tym ja się cieszę, że jeszcze uchwała nie została podjęta, a ZIKIT przy nowym dyrektorze działa wyprzedzająco, już podejmuje działania. Mam nadzieję, że już nie będę musiał się niepochlebnie o ZIKIT-ie wypowiadać, bo tutaj jest przykład tego, że działają bardzo dobrze. I oczywiście jest sprawa kanału Ulgi i w tym projekcie uchwały proponujemy analizę nowej trasy tego kanału Ulgi, tak aby przebiegał on terenami, które są własnością publiczną, czyli własnością Gminy Miejskiej Kraków, Skarbu Państwa. To jest sprawa, którą wielokrotnie opisywały media. Otóż ZIKIT notorycznie usiłuje przeprowadzić kanał Ulgi przez prywatne posesje, zamiast znajdującą się obok 10 metrów dalej ulicą Czereśniową, która jest w jego posiadaniu, tłumacząc tym, że rozkopanie ulicy będzie tańsze niż zniszczenie własności prywatnej, za którą przecież można zapłacić odszkodowanie. Przynajmniej ja w odpowiedzi na interpelację takie uzasadnienie usłyszałem, w związku z czym uważam, że nie jest to do końca prawda, ponieważ przebieg kanału proponowany przez ZIKIT powoduje protesty mieszkańców, którzy usiłują zablokować tą inwestycję i mamy pewnego rodzaju klincz. W związku z tym, aby wyjść z tego klinczu, należy przeanalizować, czy można ten kanał Ulgi poprowadzić inną metodą obok, inną trasą obok prywatnych posesji. Zobaczymy, to jest tylko do analizy. Tak wygląda uchwała, jakby ona ma konsumować, też przypominać o tym, do czego zobowiązał się pan prezydent z 22 czerwca 2004 roku, a rezolucja, która jakby z nią konweniuje, wnosi do marszałka o realizację zobowiązań w zakresie budowy zbiornika w Węgrzce. Jakby te działania razem i samorządu wojewódzkiego i miasta Krakowa pozwolą, aby takie wydarzenia jak dwa tygodnie temu dokładnie, które się wydarzyły, czyli po raz kolejny zostało zalane osiedle, część osiedla Prądnik Czerwony, już się nie wydarzyły. Dziękuję. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy ktoś w tej sprawie chce zabrać głos? Nie widzę. Stwierdzam... Przepraszam, pan radny Pietrus. Bardzo proszę. Bardzo proszę. Mamy w tej sprawie autopoprawkę, która została w terminie statutowym wprowadzona. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, ja mam pytanie po raz drugi, bo poprzednim też pytałem, ale ze strony prezydenta nie było odpowiedzi. Pytanie było dotyczące programu ochrony przeciwpowodziowej dla Krakowa. Czy taki program już jest przygotowany przez firmę zewnętrzną, bo tam ze dwa lata temu był taki przetarg i miasto miało kompleksowo ten problem załatwić. I pytam dlatego, że tutaj mamy wyrywkową część, tylko myślę, że w tym programie już są rozwiązania dla między innymi Sudołu-Dominikańskiego. A drugie pytanie, były takie uchwały kierunkowe,
dotyczące Serafy i również wschodnich terenów Nowej Huty. No i co się w tym do tej pory wydarzyło w związku z tymi uchwałami kierunkowymi. Też ewentualnie odpowiedź ze strony prezydenta. Bo skoro uchwalamy uchwały kierunkowe, no to dobrze byłoby, żeby jakieś skutki tego były. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa radnych chce zabrać głos? Pan radny Chwajoł, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, nie chcąc zabierać czasu, bo Dominik dość wyczerpująco powiedział, ale zobowiązałem się. Firmy, które są położone wzdłuż ulicy Powstańców, są systematycznie od 20 lat zalewane przy każdym większym deszczu. I na każdy wniosek ze strony tych firm do miasta otrzymywały odpowiedź, że zbiornik jest potrzebny na Węgrzcach, żeby łapał wodę, która zalewa prądnik czerwony. No i kończyła się sprawa na tych dyskusjach, na tych rozmowach. Dzisiejsze nasze działanie jest jak gdyby mocniejszym wskazaniem, że to trzeba zrobić i to porozumienie między prezydentem a marszałkiem może zaskutkować zrealizowaniem od wielu lat podnoszonego tematu. Bardzo proszę o poparcie. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa radnych, czy pan Dominik Jaśkowiec chce zabrać głos? Nie widzę. Stwierdzam odbycie czytania. Stwierdzam, iż w statutowym trybie do projektu została zgłoszona autopoprawka. Żadnych poprawek. W tej chwili będziemy głosowali ten projekt uchwały. Proszę o przygotowanie się. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Mamy problem techniczny u pana Sonika. Przepraszam, u pana Jerzego Sonika. Nie, pan, aha, pan, był problem polegający na tym, że pan Sonik siedział nie tam, gdzie trzeba. To co też się zgadza, zdarza. Dziękuję, zamykamy, proszę wynik. Głosowaliśmy 37 za, brak przeciwnych, brak wstrzymujących się, dwie osoby nie brały udziału w głosowaniu. Stwierdzam, że Rada przyjęła tę uchwałę.